Pierwsze lata rządów Gierka przyniosły rzeczywistą poprawę polskiej gospodarki. Przypomnijmy, że Polska zaciągała od krajów zachodnich pożyczki, a fundusze przeznaczała na różne inwestycje. Jednak w połowie lat 70. można było zaobserwować już pierwsze oznaki nadchodzącego kryzysu. Mimo że płace ludzi rosły, w efekcie mogli sobie pozwolić na więcej produktów. Tylko skąd je wziąć, skoro w sklepie były pustki? Ponieważ władze fatalnie zarządzały, nie były w stanie zapewnić wszystkim mieszkańcom wystarczającej ilości towaru. Ponadto, przecież przez zaciągnięte pożyczki, państwo było zadłużone na niewyobrażalną kwotę ponad 20 miliardów dolarów. Państwo, aby skądś skombinować pieniądze na spłatę wierzycieli, zdecydowało się na dość kontrowersyjny krok, który jednak miał się nie spodobać Polakom. Dla Gierka nieunikniona stała się powtórka sytuacji z grudnia 70 roku, a więc nagła podwyżka cen. I tak się niestety stało. W 1976 roku premier Piotr Jaroszewicz zdecydował się na ten krok i zapowiedział drastyczne podwyżki cen niektórych artykułów. Oczywiście spotkało się to z niezadowoleniem ludzi, którzy w kilku miastach polskich wyszli na ulicę organizując strajki. Odbyły się m.in. w Radomiu, Płocku i Ursusie. Władza komunistyczna powtórzyła błędy Gomułki oraz Cyrankiewicza i podjęła decyzję o stłumieniu strajków siłą. Za to odpowiedzialne były specjalne jednostki, zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej, nazywane w skrócie ZOMO. Podczas czerwca 76 roku doszło także do najgłośniejszych przypadków zastosowania tzw. ścieżki zdrowia. Była to nazwa tortury, która polegała na tym, że osoba aresztowana musiała przebiec pomiędzy dwoma szeregami milicji, które pałowały biegnącego. Jednak aby uspokoić sytuację, rząd podjął natychmiastową decyzję o wycofaniu się z podwyżek, ale jednocześnie uczestników strajków spotkały represje. Natomiast aby rozwiązać problem brakujących produktów, w sklepach władze zdecydowały się ponownie powrócić do reglamentacji, czyli systemu kartkowego, jaki wcześniej obowiązywał. Zaczęło się od kartek na cukier. Pogarszająca się sytuacja życiowa ludzi, gospodarcza w Polsce oraz dalsze represje dokonywane przez służby bezpieczeństwa skłoniły Polaków do zrzeszania się w pewne organizacje i związki zawodowe. Dlatego druga połowa lat 70. była okresem rozwoju konspiracyjnej działalności opozycyjnej. Wydarzenia radomskie skłoniły Polaków do pomocy represjonowanym i aresztowanym rodakom. Tak we wrześniu 76 roku z inicjatywy 14 działaczy powstał Komitet Obrony Robotników, w skrócie KOR. Ważnymi jego członkami byli na przykład Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, Jan Józef Lipski. Celem KOR-u była przede wszystkim pomoc materialna i prawna dla represjonowanych robotników oraz ujawnianie światu, jak są w Polsce łamane prawa człowieka. Organizacja ta wydawała także swoje czasopismo, biuletyn informacyjny KOR. Natomiast w 1977 roku w tajemniczych okolicznościach został zabity Stanisław Pyjas, student i działacz opozycyjny jako współpracownik KOR-u. W tym wydarzeniu ponownie znacząco ożyły środowiska studenckie, które w różnych polskich miastach zrzeszały się w studenckie komitety Solidarności. W tym samym roku KOR został przekształcony w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, czyli w skrócie KSS KOR. W ciągu kolejnych lat powstało wiele innych ugrupowań, które należały do opozycji antykomunistycznej. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, nazywany w skrócie ROPCIO, powstał w 1977 roku. Jak sama nazwa wskazuje, zajmował się kwestią przestrzegania w Polsce praw człowieka. Były także wolne związki zawodowe. Bardziej znane są te powstałe na Wybrzeżu. Stawały one w obronie praw obywatelskich, a ich celem było odzyskanie prawa do demokratycznego kierowania państwem, czyli krótko mówiąc pozbycie się komunistów. Najbardziej znanych członków wolnych związków zawodowych na Wybrzeżu należeli m.in. Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz czy Lech Wałęsa. W 1979 roku została powołana pierwsza polska antykomunistyczna partia – Konfederacja Polski Niepodległej. Jej założyciel Leszek Moczulski postawił jej członkom radykalne cele, a mianowicie KPN miała wynurzyć się jak góra lodowa i zlikwidować PZPR. Jednak samemu trudno jest podjąć jakieś sensowne działania. Dlatego wszystkie te ugrupowania podejmowały współpracę między sobą. W międzyczasie, kiedy w Polsce kształtowały się początki zorganizowanej opozycji antykomunistycznej, w Watykanie miało miejsce przełomowe wydarzenie dla Polaków. 16 października 1978 roku papieżem został wybrany Polak, Karol Wojtyła, który przyjął imię Jana Pawła II. Wybór ten został przyjęty przez Polaków z wielkim entuzjazmem. Było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ Jan Paweł II był pierwszym papieżem nie Włochem od setek lat. Polacy bardzo szczególnie zapamiętali pierwszą pielgrzymkę papieża do Polski, która miała miejsce w czerwcu 79 roku. Jan Paweł II wypowiedział wtedy słynne słowa: „Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”.
Wyjazd był symbolem zwrócenia uwagi na przemiany dokonujące się w narodzie polskim oraz w całym bloku wschodnim. Niosła także nadzieję na lepsze jutro. W ten sposób dała też pewne podstawy do powstania Solidarności.